Witam Państwa bardzo serdecznie w Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Krakowie i jednocześnie też w Muzeum Czartoryskich. Galeria Sztuki Starożytnej ma dopiero miesiąc. W nowej aranżacji prezentujemy obiekty, które należą do trzech krakowskich kolekcji, do zbiorów księcia Władysława Czartoryskiego, do kolekcji potockich z Krzeszowic i do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Tą najbardziej reprezentacyjną częścią, która rzuca się w oczy każdemu od razu po wejściu do galerii, jest szereg rzeźb, które stoją za moimi plecami. Te rzeźby to kolekcja XIX-wieczna, kolekcja, która trafiła do Muzeum Czartoryskich z dwóch różnych źródeł, o których chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć. Temat mojego wystąpienia, wędrujące fragmenty, to historia, która rozpoczyna się w miejscu wykopalisk, tam gdzie znajdujemy zabytki my, archeolodzy. Nie zawsze jest tak, że te zabytki trafiają do muzeum w oryginalnym, pełnym kształcie, tak jak to mogli oglądać ludzie w starożytności. Najczęściej, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, wyciągamy fragment, wyciągamy korpus, wyciągamy głowę, czasami wyciągamy same stopy, ręce, nos. To prowadzi do pewnego rodzaju problemów, ponieważ na rynku antykwarycznym XIX-wiecznym przede wszystkim ważne było to, żeby z jednej strony dobrze zarobić od strony oczywiście sprzedającego, antykwariusza. Z drugiej strony chodziło o to, żeby kolekcjoner, arystokrata miał świetną kolekcję, którą mógłby się pochwalić. Efektem tych dwóch dążeń były pewnego rodzaju kompilacje, nowe kreacje, które powstawały w XIX wieku. I zaczniemy od zbioru księcia Władysława Czartoryskiego. Ten mężczyzna, już całkiem niemłody, nabył niewiele rzeźb rzymskich. To jest oczywiście najbardziej reprezentacyjna część kolekcji, każdej kolekcji arystokratycznej, ale Władysław Czartoryski, myślę, że w dużym stopniu ze względu na obostrzenia finansowe, musimy pamiętać o tym, że wtedy, kiedy kupował kolekcję starożytną, jednocześnie też musiał budować muzeum w Krakowie. Muzeum, które, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, obejmuje trzy budynki tutaj w centrum, ten, który jest najstarszą siedzibą dla zbiorów. Zbiorów, które przyjeżdżały z Paryża, gdzie mieszkał Władysław Czartoryski, do Krakowa. Ten niewielki budynek, klasztorek, prezentował zwiedzającym, pochodzącym najczęściej z Krakowa oczywiście, zbiory, które stopniowo spływały do Krakowa. W 1889 roku do tegoż budynku przyjechała wielka paka. W tej paczce znajdowała się rzeźba Wenus. Nie możemy się dziwić temu, że Władysław Czartoryski jako pierwszą znaczącą rzeźbę swojej kolekcji wybrał właśnie wyobrażenie najpiękniejszej z bogiń. To rzeźba bardzo klasyczna, zachowana w wielu egzemplarzach. W momencie, kiedy kustosze i sam dyrektor muzeum otwarli skrzynię z rzeźbą, okazało się, że ma ona taką formę, jak Państwo widzicie na slajdzie. Nie może stać, ponieważ jej nogi są złamane. Oczywiście, jeżeli zaczniemy grzebać w archiwach, zobaczymy, że pojawiają się opisy mówiące o tym, iż za kwotę, którą Władysław Czartoryski kupił wyobrażenie Wenus, powinien też otrzymać restaurację. Restaurację, która polegała na wykonaniu uzupełnienia prawej łydki. To uzupełnienie jest bardzo dobrze widoczne, ponieważ odbiega kolorystycznie od marmuru, z którego wykonana jest rzeźba oryginalna. Ale nie tylko ta prawa noga była uszkodzona, była złamana poniżej kolana, czyli to uzupełnienie, które w Neapolu, bo stamtąd został nabyty
posąg zostało wykonane niezbyt dobrze, chociaż autorem tej restauracji był rzeźbiarz znany w Neapolu, znany w latach 80. XIX wieku, Achille Dorsi. Być może ta droga z Neapolu do Krakowa, koleją żelazną oczywiście, która niewątpliwie powodowała, że rzeźba musiała się dość mocno trzęść w swojej paczce, spowodowały, że te łączenia zostały w jakiś sposób poluzowane i w efekcie przy otwarciu skrzyni noga była złamana. Złamana była też druga noga, która posiada tutaj taki widoczny ślad łączenia. To jest łączenie dwóch części oryginalnych. I w archiwach możemy zauważyć pewnego rodzaju taką uwagę, która została napisana przez dyrektora muzeum, profesora Mariana Sokołowskiego. Proszę księcia, noga jest złamana, brakuje istotnego fragmentu, który chciałabym Państwu pokazać na slajdzie. Mianowicie jest to kawałek takiej taszli, który uzupełnia nogę poniżej kolana. Braki w tych jednej i drugiej nodze powodowały, że rzeźba na pewno nie mogła stać. W związku z tym wykonano konserwację, ale ta konserwacja nie była na tyle dobra, aby rzeźba samodzielnie była pokazywana zwiedzającym. W związku z tym została ukryta w tymże klasztorku, o którym Państwu wspominałam na samym początku. I dopiero konserwacja z lat 80. XX wieku, czyli tak naprawdę 100 lat, rzeźba miała problemy ze stabilnością, miała problemy z tym, żeby być przedmiotem zachwytu zwiedzających. Generalnie, jak Państwo widzicie, przy kupowaniu rzeźb chodzi bardzo często o to, żeby rzeźby mogły swobodnie stać. Jeżeli można dorobić jakiś fragment nogi, to oczywiście to robiono. Bardzo często jednak będą się pojawiać inne rozwiązania. Chciałabym jeszcze zatrzymać się przy Wenus, bo tak jak powiedziałam, była to rzeźba niezwykle popularna, jeżeli chodzi o liczbę zachowanych obiektów w starożytności. Rzeźba, która wywodzi się z wzorców, które powstały w wieku helenistycznym, w okresie III wieku przed naszą erą. Jest to tak zwana Wenus medycejska, którą charakteryzuje to, że przy nodze pojawia się delfin z siedzącym na nim amorkiem. Nie jest to oczywiście wytwór, który jest charakterystyczny dla tego okresu, ponieważ rzeźbiarze odwoływali się do obiektu znacznie wcześniejszego, z połowy IV wieku, którego autorem był Praxiteles. Chodzi oczywiście o Afrodytę Knidyjską, która chociaż była najbardziej sławną rzeźbą w starożytności, do której pielgrzymowano z całego terenu basenu Morza Śródziemnego, nie zachowała się do naszych czasów. Istnieją oczywiście pewne kopie rzymskie, które pokazują, jak mogła wyglądać Afrodyta Knidyjska. Natomiast niewątpliwie, jak wyglądała faktycznie, pozostanie dla nas tajemnicą. Sama forma jest oczywiście znana. Rzeźba była wykonana z marmuru i oczywiście była pokryta polichromią. Tutaj specjalnie dla kolegi, który zajmuje się dźwiękiem, jest z nami na sali wersja z polichromią, która pokazuje piękno nagiej Afrodyty. Afrodyta przygotowuje się tutaj do kąpieli, odkładając płaszcz na wazę. Jeżeli chodzi o kolejne rzeźby, które nabył Czartoryski, należy wspomnieć o pewnego rodzaju pakiecie, który obejmował nie tylko obiekty starożytne, ale też i nowożytne. Ten pakiet przybył do Krakowa na początku lat 90. XIX wieku i pochodził tym razem z Rzymu.
Jest to kolekcja, która została pozyskana ze zbiorów znakomitej włoskiej rodziny Torlonia. To rodzina bankierów, która, jak łatwo sobie wyobrazić, miała odpowiednie środki finansowe, ponieważ pożyczając pieniądze mogła nie tylko posiadać odsetki, które wpływały do kieszeni bankierów ze względu na procent, ale też i bardzo często ta rodzina przejmowała zbiory innych rodzin arystokratycznych. Stąd od momentu wyprzedaży kolekcji, która należała do znanego rzeźbiarza końca XVIII wieku, Bartolomeo Cavacciapi, pojawiły się obiekty, które miały pewną charakterystyczną cechę, mianowicie ich bazy, tak jak widzimy na tym przykładzie torsu męskiego, były dodawane w sposób troszeczkę abstrakcyjny. Pierwsza rzeźba, którą chciałabym pokazać z tej kolekcji, to obiekt, który przedstawia młodzieńca, bardzo smukłego. Te proporcje ciała wskazują nam, że wzorzec pochodzi z okresu helenistycznego. Jak Państwo widzicie na zdjęciu, ta forma, która w zdjęciach archiwalnych zachowała się do naszych czasów, forma, w jakiej Władysław Czartoryski kupił tą rzeźbę, znacznie odbiega od tego, co dzisiaj można zobaczyć na wystawie. Mianowicie mamy rzeźbę, która jest zasadniczo pełna, oprócz niewielkich braków nogi. W jakim momencie następują rozłączenia, bo o tym wydaje mi się, że warto powiedzieć. Chciałabym Państwu tutaj pokazać na slajdach, jak konserwatorzy, i tutaj mówimy już o konserwacjach z lat 80. i 90., radzą sobie z elementami, które czasami pochodzą z innych rzeźb, czasami zostały dodane jako nowe fragmenty wykonane w XIX wieku. Zdjęcie środkowe na slajdzie pokazuje nam tą wersję współczesną, natomiast do niej została dodana głowa, która bynajmniej nie pochodzi z tego samego posągu. I tutaj, proszę Państwa, taka pewnego rodzaju dygresja. W jaki sposób te rzeźby łączą się ze sobą, w jaki sposób fragmenty, które znajdowane w sposób całkowicie luźny, nagle stają się jedną rzeźbą. Otóż wyobraźmy sobie Rzym, XIX wiek, różnych antykwariuszy, którzy zlecają prowadzenie wykopalisk na terenie samego Rzymu, ale też i okolic. Znajdowane są fragmenty, to nie są wykopaliska prawdziwe, to jest bardziej praca taka, powiedzmy, na dziko, i trafiają do jakiegoś studia rzeźbiarskiego, który to studium pracuje na zlecenie antykwariusza, jakiś rzeźbiarz mający za zadanie łączyć odpowiednio do siebie pasujące fragmenty. Czyli wyobrażałem sobie pomieszczenie z półkami, na których leżą różne fragmenty. I teraz tak naprawdę, co się uda połączyć ze sobą? To nie jest żadne działanie logiczne, to nie jest działanie, które by bazowało na wiedzy. Tej wiedzy wówczas nie było. Nie potrafiono ocenić, który fragment pochodzi z jakiego czasu. Możemy spokojnie powiedzieć, że było to działanie całkowicie artystyczne, bądź posługujące się pewnego rodzaju bardzo taką swobodną, szeroką estetyką. Otóż wracając do przykładu młodzieńca, który sam pochodzi z okresu Antoninów, czyli z połowy II wieku naszej ery, głowa, którą otrzymał, to głowa, która pochodzi z I wieku naszej ery i powstała na przykładzie, który zachował się z
okresu klasycznego. Także mamy do czynienia z pewnego rodzaju przetworzeniem i dodaniem tych elementów, które brakowały i wydawało się, że te fragmenty są konieczne, żeby rzeźba estetycznie wyglądała dobrze, czyli dodano nos i dodano fragment dolnej części twarzy, czyli szczękę. Oczywiście już te uzupełnienia nie były wykonane w sposób, powiedzmy, właściwy z punktu widzenia nie tylko rzeźbiarskiego, ponieważ nie były dopasowane odpowiednio do twarzy, ale też kolorystycznie, jak Państwo wiecie, na śladzie w znacznym stopniu odbiegają od ciepłego, lekko żółtawego koloru marmuru oryginalnego. I teraz poszukajmy wzorca dla tegoż młodzieńca, bo to, co widzimy na zachowanym przykładzie, daje nam pewne wskazówki, aby znaleźć oryginał, znaleźć ten wzór, który posłużył dla wykonania kopii w okresie rzymskim. Na slajdzie ostatnie zdjęcie po środku to przedstawienie Hermesa Naukydesa, rzeźbiarza, który pracował pod koniec V wieku przed naszą erą w Atenach. Tworząc posąg tegoż Hermesa wprowadził pewnego rodzaju wzór, który to wzór w kilku egzemplarzach zachował się do naszych czasów z kolekcji obejmujących sztukę rzymską. Kolejna rzeźba, o której chciałabym powiedzieć, została zakupiona przez Władysława Czartoryskiego w formie bardzo intrygującej, tak jak Państwo widzicie na slajdzie. To połączenie niewielkiego torsu, okrytego dość swobodnie płaszczem, z podstawą, która to podstawa stanowiła płytę grobową. Po rozdzieleniu tych dwóch części okazało się, że dolna część jest dość ciekawą bazą, ponieważ odwrócona do góry nogami okazała się stelą grobową. Ale najpierw odwołanie do oryginału. Najprawdopodobniej to Zeus albo Posejdon stanowiły wzorce dla tegoż przedstawienia i zachowało się kilka takich rzeźb z okresu rzymskiego. Natomiast ta podstawa, o której chciałabym Państwu powiedzieć, to, tak jak wspomniałam, płyta grobowa, która została znaleziona w Tusculum. To jest miejscowość niedaleko Rzymu, gdzie mieszkały znakomite rodziny rzymskie. Płyta grobowa została przerzeźbiona w XVIII wieku tak, że dookoła pojawiają się girlandy z wyobrażeniami amorków. Natomiast na dolnej płycie tej rzeźby znajdowała się inskrypcja. Bardzo szczęśliwie to połączenie nietypowe posągu czy fragmentu posągu z płytą grobową zostało wykonane tak, że posąg stał od strony, którą dzisiaj określamy jako stronę tylną. Ta dla nas ważniejsza zachowała się na szczęście w sposób nienaruszony. I cóż widzimy na tym napisie, bo w płytach grobowych oczywiście najważniejszy jest napis. DM, dies manibus. Zmarła jest poświęcona bogom opiekuńczym, bogom Manom. I teraz musimy popatrzeć na ten napis nieco może w odwrotnej kolejności niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czytając nasze polskie teksty. Zaczynamy od środka. Lucius Lorenius Artema. Jest to imię i przydomek Rzymianina. Wystawił, to słowo musimy sobie dopowiedzieć, Acilię Apolonię, czyli swojej małżonce Acilii Apolonii, tę właśnie stelę grobową. Znajduje się tutaj jeszcze jedno piękne słowo, które wskazuje na to, że niewątpliwie małżeństwo kochało się i było ze sobą szczęśliwe. Mianowicie słowo małżonka jest opatrzone przymiotnikiem carissime, czyli najdroższej.
Wracając do naszych rzeźb, które znajdują się w centrum ekspozycji, chciałabym jeszcze wskazać na kolejny obiekt, który jest największym torsem w kolekcji Władysława Czartoryskiego. Tutaj jako podstawę, bo nóg oczywiście brak, została użyta podstawa kolumny. Podstawa, czyli w bardzo taki prosty sposób połączono dwa obiekty ze sobą. Mężczyzna nagi, w płaszczu przewieszonym przez jedno ramię. Wiemy na pewno, że ten płaszcz jest żołnierski, ponieważ na szczycie ramienia zachowała się fibula w kształcie, w sposobie upięcia płaszcza, bardzo charakterystyczna dla przedstawień właśnie żołnierzy. Można by zapytać, dlaczego żołnierz rzymski zlecał wykonanie swojego posągu, nagiego posągu, zaopatrzonego jedynie we fragment płaszcza. Tutaj się musimy cofnąć nieco wstecz, bo sam posąg pochodzi z przełomu I i II wieku naszej ery. Musimy się cofnąć do okresu helenistycznego, do II wieku przed naszą erą, kiedy Rzymianie bardzo, bardzo powoli, ale sukcesywnie zajmują kolejne obszary basenu Morza Śródziemnego. Wchodząc w miasta greckie, wchodząc w życie Greków, muszą się poniekąd dostosować do kultury miejscowej, ale też nie jest to jakoś szczególnie trudne, ponieważ niezwykle im i dzieła otaczające agory i też forma życia odpowiada. Cóż widzą Rzymianie, bardzo ściśle związani ze swoją historią, ze swoją rodziną, z pewnego rodzaju zasadami związanymi z życiem codziennym. Cóż widzą właśnie w tych miastach greckich? Są otoczeni przez posągi, które w większości są nagie. Jeżeli gdzieś pojawia się jakiś płaszcz, to jedynie on w bardzo delikatny sposób okrywa ciało przedstawianego. Cóż więc zrobić? No cóż, jeżeli wchodzi się między wrony, trzeba krakać tak samo jak i one. W związku z tym Rzymianie mieszkający w tych miastach greckich zaczynają się oswajać z nową formą nagich posągów i zaczynają też zlecać wykonanie takich posągów rzeźbiarzom. Te posągi mają przedstawiać ich samych. Jest to forma upamiętnienia zasług. I na slajdzie chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda, no, w cudzysłowie, prototyp tego naszego przedstawienia mężczyzny. Mianowicie jest to rzeźba, która została znaleziona na Delos, niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym. Ważna, ponieważ tam znajdowało się sanktuarium Apolona. Miejsce, gdzie znaczna liczba posągów, które miały za zadanie upamiętnić jakiegoś człowieka, zachowała się do naszych czasów. Ten posąg, który Państwo widzieliście w dość taki może nietypowy sposób, jeżeli chodzi o ekspozycję, przedstawiał rzeźbę, która właśnie w sposób podkreślający nagość przedstawiała wodza. Ta formuła, nagość, jest związana ze światem boskim oczywiście, bo jeżeli wyobrażamy sobie przedstawienia bogów greckich czy później rzymskich, ta nagość jest oczywiście naturalna, jest związana z idealnym ciałem, jest związana ze światem, do którego ludzie nie należeli. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy śmiertelnik prosi o wykonanie posągu nagiego mężczyzny? Jest to oczywiście rodzaj heroizacji, jest to podkreślenie, że czyjeś zasługi faktycznie są tak znaczne, że wzrasta wartość dokonań tegoż mężczyzny.
To jest rodzaj heroizacji, ale jest to rodzaj też wskazania na większą virtus, czyli odwagę danego wodza i niewątpliwie na chęć zachowania się w bardziej idealizowanej postaci, niż samo życie przebiegało. To przedstawienie i ten zwyczaj, który, tak jak wspomniałam, jest dość charakterystyczny dla kolekcji Torlonia, umieszczania fragmentu posągu, torsu na fragmencie kolumny, w jeszcze jednej postaci występuje w zbiorach księcia Władysława Czartoryskiego. Mianowicie jest to wyobrażenie, tym razem kobiece, które zostało ustawione na kapitelu kolumny. Tutaj myślę, że jakieś skojarzenie mogło zadziałać w głowie rzeźbiarza, ponieważ wiele rzeźb oczywiście w antyku było ustawiane na kolumnach. Jednakże no, ten skrót jest ewidentnie niekorzystny dla przedstawienia i pokazuje, że mamy do czynienia z dwoma całkowicie różnymi rzeźbami i zabytkami. Niewątpliwie nie miały one szans przynależeć do siebie. Kim jest ta kobieta? Mianowicie, żeby znaleźć wzorzec wyobrażenia, musimy znowuż sięgnąć do śladów i innych materiałów ikonograficznych. Na slajdzie widzicie Państwo kopię z okresu rzymskiego posągu greckiego, który ustawiony był w końcu V wieku przed naszą erą na agorze ateńskiej. To wyobrażenie to Athena Eirene, Athena, która miała przynieść Atenom pokój w bardzo trudnych czasach wojny peloponeskiej. Ta wojna peloponeska, która zaangażowała Ateny i Spartę od lat 30. V wieku, przede wszystkim uderzyła w tą warstwę, która zarabia z pracy rąk, czyli rzemieślników. Pierwszy pokój, który w ciągu prawie tych 30 lat został zawarty pomiędzy Atenami i Spartami, czyli pokój Nikiasza, wiązał się w sposób symboliczny z wystawieniem przedstawienia, które miało wyobrażać właśnie Atenę Eirene. Jedna ręka opierała się na tarczy ustawionej na ziemi, druga ręka trzymała Nikę, czyli bogini zwycięstwa, sfruwającą z niebios. Tak wyglądał oryginał, natomiast musimy mieć świadomość tego, że w przypadku rzeźb rzymskich rzeźbiarze w dość swobodny sposób podchodzili do oryginałów i oczywiście zdarzało się, że pojawiają się pewnego rodzaju zmiany, czyli na przykład mówimy o innym układzie rąk. Tutaj ewidentnie podniesiona do góry prawa ręka wskazuje na to, że opierała się ona na włóczni. Włóczni, która mogła być skierowana w górę, ale mogła być też skierowana w dół. I teraz, proszę Państwa, czas na kolejną kolekcję, bo ten zespół rzeźb, który przyjechał do Krakowa w 1891 roku, jest pełnym pakietem rzeźby, jaki zakupił Władysław Czartoryski. Natomiast teraz cofniemy się nieco wstecz. Cofniemy się do 1829 roku, kiedy swoje zbiory nabywa Artur Potocki. Artur Potocki był niewątpliwie w tych latach 20. XIX wieku postacią bardzo znaną w Krakowie. Do niego należał pałac pod Baranami, który chciałabym Państwu pokazać na slajdzie. Artur Potocki wybrał się w podróż razem ze swoją małżonką Zofią do Rzymu. Będąc w Rzymie nabył fragmenty rzeźb, które
zostały spisane na rachunku z 1830 roku, czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju krótkim przesunięciem czasu zakupu z roku 29 na 30. I rzeźby te pochodzą z pracowni znowuż znanego człowieka w Rzymie w latach 20., mianowicie z warsztatu Ignacego Vescovalliego. Ten sprytny i przedsiębiorczy człowiek potrafił zadbać o to, żeby jego studio, które obejmowało ogromną liczbę rzeźb starożytnych, było wypełnione nie tylko fragmentami, ale oferowało również arystokracji rzeźby pełne, bo tutaj znowuż mówimy o tym elemencie dekoracyjnym, który był najważniejszy dla kupującego. Dla Artura Potockiego ważne było, żeby te rzeźby stały się elementem dekoracyjnym pałacu w Krzeszowicach. Myślę, że część z Państwa zna pałac w Krzeszowicach, który obecnie może nie wygląda najpiękniej i powstał de facto dopiero pod koniec XIX wieku, czyli w momencie, kiedy Artur Potocki nabył rzeźby do swojej kolekcji, możemy powiedzieć. Pałac w Krzeszowicach jeszcze nie istniał, w związku z tym rzeźby przyjechały do pałacu pod Baranami. Znajdowały się w pomieszczeniach m.in. biblioteki w tym budynku, który znajduje się przy Rynku Głównym w Krakowie. Zachowały się zdjęcia archiwalne, które prezentują nam, w jaki sposób rzeźby pokazane były w Krzeszowicach. To już, tak jak powiedziałam, dopiero końcówka XIX wieku. Dokładnie nie wiemy, w którym momencie rzeźby przyjechały z Krakowa do Krzeszowic. Na zdjęciu archiwalnym widzimy werandę, która wypełniona jest obiektami. To są zarówno płaskorzeźby wmurowane w ściany, jak i rzeźby wolno stojące. Zdjęcie jest świetnej jakości i my dzisiaj, patrząc na nie, bez trudu możemy zidentyfikować poszczególne obiekty. Jako pierwszy obiekt, o którym chciałam wspomnieć, jest to rzeźba, którą Artur Potocki nabył jako pewnego rodzaju komplet do wyobrażenia Merkurego Thorvaldsena, kupionego mniej więcej rok wcześniej. Kupił Merkurego, drugiego Merkurego, żeby mieć do ekspozycji pewnego rodzaju pendant. Rzeźba wyglądała całkiem dobrze z punktu widzenia arystokraty, który nie miał świadomości, że w zakupionych obiektach może kryć się jakiś kruczek, i przedstawiała młodego, zgrabnego mężczyznę z istotnymi dla określenia przedstawienia atrybutami, czyli mamy czapkę ze skrzydełkami, mamy sakiewkę, mamy kaduceusz i oczywiście dolna część posągu to baza. Wskazuję celowo na te pięć części tej rzeźby, ponieważ one nie są oryginalne, nie pochodzą ze starożytności. Wszystkie zostały dodane do torsu. Torsu, który my dzisiaj możemy zobaczyć stojący nieco w głębi. Torsu, który jest znakomitej jakości, zarówno od strony stylistycznej, jak i estetycznej. Dlaczego tors jest na zewnątrz, można by sobie zadać pytanie. Mianowicie, tak samo jak w przypadku rzeźby Wenus, która należała do Czartoryskiego, miejsca klejeń są bardzo mocno niestabilne. W związku z tym ten posąg sklejony z fragmentów pod koniec XX wieku był na tyle niestabilny, że należało zadać sobie pytanie, czy my chcemy pokazywać ten posąg w całości, czy może jednak chcielibyśmy pokazać
część oryginalną, antyczną. Decyzja właściwie była oczywista. Posąg, który jest rodzajem sztucznej kreacji, nie stanowi tak dużej atrakcji dla zwiedzającego, jak oryginalna rzeźba. Dlatego tors został odłączony od elementów XIX-wiecznych, natomiast te fragmenty zostały na kilka lat skrzętnie ukryte w magazynie. No ale zadajemy sobie kolejne pytanie, czy te elementy dorzeźbione w XIX wieku są faktycznie bez wartości? Nie, nie są. One mają przede wszystkim wartość historyczną, ponieważ akurat w tym przypadku o wartości estetycznej no, mówimy z pewnego rodzaju przymrużeniem oka, bo na pewno nie dorzeźbił tych fragmentów żaden genialny wielki rzeźbiarz. To był po prostu zwykły rzemieślnik. I cóż można by zrobić, żeby zwiedzającemu zaprezentować historię obiektu? Co można zrobić, żeby zwiedzający mógł zobaczyć, jak wyglądał obiekt, kiedy był kupiony przez kolekcjonera w XIX wieku? Mianowicie należy wykonać odlew. Odlew z torsu, który stanowi pewnego rodzaju powłokę. Gdybyśmy chcieli zaglądać do środka tej rzeźby, to zobaczylibyśmy metalowy stelaż, bardzo stabilny, który powoduje, że te dorzeźbione XIX-wieczne części są mocno połączone z tym stelażem i na pewno nie ma możliwości, żeby w jakiś sposób te łączenia były uszkodzone. To jest pierwszy przykład pewnego rodzaju uzupełnienia, które trafiło się do kolekcji Artura Potockiego. Drugie uzupełnienie było nieco bardziej skomplikowane. Mianowicie tuż obok widzimy dwa zabytki. Znowuż jeden na stopniu wyżej, drugi na stopniu niżej. To jest przedstawienie torsu młodzieńca i w dolnej części eksedry widzimy wyobrażenie, które składa się z fragmentu zachowanej nogi i z przedstawienia, które pierwotnie było po mojej prawej stronie, pierwotnie było pancerzem, natomiast przerobione zostało w trofeum. Tuż obok kobieta, która zasiada na skale, kobieta, która ma dorobioną rękę, nie ma głowy. Pewnego rodzaju tutaj powstaje może zamieszanie, ale za chwileczkę wyjaśnię. I teraz przypatrzmy się na slajd, żeby zrozumieć i zobaczyć, co nabył Artur Potocki. Mianowicie na zdjęciu archiwalnym prezentuje się obiekt, który przedstawia młodzieńca stojącego w kontrapoście. Przy tym młodzieńcu mamy wyobrażenie Tyche, czyli fortuny, losu, a obok właśnie, tak jak wspomniałam, trofeum. To wyobrażenie składa się z bardzo wielu elementów, które no, ze względu na olbrzymie różnice stylistyczne musiały zostać oddzielone od rzeźby składającej się z torsu, który pochodzi z początku I wieku naszej ery. Do tegoż torsu, bo możemy sobie wyobrazić, że to właśnie ten tors był podstawą dla pewnej kreacji, która została stworzona, została dodana baza w formie właśnie nóg i elementów dodatkowych torsu, pancerza i przedstawienia Tyche. Te nogi nie do końca pasowały do ud, które zachowały się do mniej więcej wysokości kolan w torsie, dlatego dodano element dorzeźbiony, mianowicie jest to fragment, który umieszczono powyżej kolana.
Kolejny element, który należało dodać, skoro mamy już tors i nogi, to oczywiście głowa. Głowa swobodnie wybrana z półki, zakładam, pełnej głów, która pochodzi z końca I wieku. I to nie koniec jeszcze, ponieważ ta kompilacja przeróżnych elementów była jeszcze uzupełniona o przedramię, dodatkowo wyposażone w niesioną w dłoni palmę. I ostatni element, o którym chciałabym wspomnieć, to niewielka główka, która znajdowała się w miejscu przedstawienia siedzącej na skale kobiety. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, czyli w przypadku tego mniejszego torsu i większego torsu, mówimy o pewnych wzorcach, które w sztuce rzymskiej bardzo mocno zaznaczyły się w kontekście podziwianej sztuki greckiej. Mianowicie obydwie te rzeźby sięgają V wieku, sięgają epoki klasycznej, niezwykle istotnej dla rozwoju rzeźby greckiej. W przypadku większego torsu za wzorzec przyjmujemy przedstawienie, które zostało wykonane przez Polikleta, znakomitego rzeźbiarza połowy V wieku. Przedstawienie to znamy pod określeniem Doryforos. Jest to mężczyzna, który stoi w kontrapoście, czyli mniej więcej tak jak ja teraz. Zamierza się wykonać kolejny krok. Młodzieniec ten jest atletą, w związku z tym trzyma w zgiętej lewej ręce włócznie. To był przełom, jeżeli chodzi o sztukę grecką, ponieważ uchwycono ruch i bezruch jednocześnie. To był przełom, ponieważ sposób ułożenia ciała idealnie pasował do przedstawień zarówno atletów, jak i wodzów, jak i później królów helenistycznych. W związku z tym stało się to pewnego rodzaju taką normą, żeby wyobrażając posągi mężczyzn, sięgać właśnie do wyobrażenia Polikleta. I ja się cofnę tutaj na slajdach i na zdjęciu po prawej stronie widzicie Państwo, jak wyglądał właśnie Doryforos Polikleta. Natomiast ten przypadek, o którym opowiadałam przed chwilą, czyli mniejszy tors, to wyobrażenie, które również sięga czasów V wieku i jest to również rzeźba należąca do przedstawień wykonanych przez Polikleta. Tym razem mamy Dyskoforosa, czyli mężczyznę, atletę, niosącego w ręce dysk. Nie jest to ta wersja, którą znamy najlepiej, czyli dyskobol. Mamy to tutaj inną wersję, statyczną. Mówimy nie o przygotowywaniu się do wyrzucenia, tylko o chwili, która następuje po zawodach sportowych. Chciałabym teraz przejść z tych tematów może troszeczkę męskich do tematów bardziej kobiecych. Dwa biusty, które widzimy nieco w oddali od zbioru Potockiego, przedstawiają kobiety, które na pierwszy rzut oka bardzo łatwo osadzamy w czasie. Jedna i druga pani mają intrygujące, bardzo skomplikowane fryzury, które de facto są skonstruowane za pomocą treski. Ta treska to na takim stelażu metalowym nagromadzenie zawiniętych loczków. Mówimy oczywiście o włosach nienależących do właścicielki fryzury. Treska przypinana była nad czołem. Własne włosy, jak możemy zobaczyć to na tym przykładzie, spięte są z tyłu i opadają tak zwanym końskim ogonem na plecy. Fryzura bardzo charakterystyczna dla okresu flawijskiego, czyli jesteśmy w ostatnim 25-leciu I wieku naszej ery.
Oczywiście pozornie sprawa jest bardzo prosta, ponieważ oczywiście w sztuce rzymskiej występują bardzo często biusty. Tym razem tak nie jest i niewątpliwie nie możemy mówić o obiektach, które są w całości oryginalne. Jeżeli chodzi o pierwsze popiersie, to jest ono oryginalne tylko jeżeli mówimy o ramionach, zachowanych rękach i tylnej części głowy. Sama twarz została dodana w XIX wieku. Możemy zadać sobie pytanie, skąd pomysł na tego typu przedstawienie, jak mógł wyglądać oryginał, jak wyglądała w końcu cała rzeźba, bo tak jak powiedziałam, ten fragment niewątpliwie pochodził z rzeźby statuarycznej. Na slajdzie możecie Państwo zobaczyć wyobrażenie, które niewątpliwie stało się... Przepraszam, muszę przejść do odpowiedniego slajdu. Stało się wzorcem dla bardzo dużej liczby rzeźb, które zlecały panie rzymianki, stateczne rzymianki, bogate oczywiście rzymianki. Forma zaprezentowania siebie, forma portretu w rzeźbie pełnej, która miała podkreślić właśnie pozycję społeczną, była do wykonania, do powtórzenia po rzeźbie, którą my w tym momencie określamy jako tak zwana Wielka Herkulanka. Wielka Herkulanka, jak sama nazwa mówi, musi być związana z Herkulanum, miejscowością na terenie Kampanii, niedaleko Neapolu i niedaleko Pompejów oczywiście. Miasto równoległe, nieco mniejsze, ale równie sławne ze swoich zabytków. Tak zwana Wielka Herkulanka i Mała Herkulanka zostały odkryte jako pierwsze rzeźby na terenie teatru w tejże miejscowości i stały się takim początkiem bardzo intensywnych prac wykopaliskowych. Kobieta z okrytą głową, kobieta z okrytymi dłońmi, bo to też jest istotne, kobieta z lekko spuszczoną głową. Fryzura się oczywiście może różnić w czasie, w zależności od mody. To niewątpliwie takie przedstawienie, które bardzo często w sztuce rzymskiej można było spotkać. Stąd też i nie dziwne jest to, że przy fragmentarycznie zachowanych posągach czasami przekształcano je w taki sposób, żeby stworzyć formę biustu, bo tak jak powiedziałam, taki kształt rzeźby jest charakterystyczny dla sztuki rzymskiej, ale też świetnie się prezentuje jako taka mniejsza forma wystroju wnętrz. Biust, który znajduje się obok, przedstawia nieco bardziej skomplikowaną kompilację, mianowicie mamy tutaj do czynienia z dwoma oryginalnymi elementami. Głowa, która pochodzi z końca I wieku i fragment torsu, który pochodzi z wieku II. O fryzurze już wspominałam, w związku z tym wiemy, z jakiego czasu pochodzi sama głowa. Natomiast ten tors kilkadziesiąt lat późniejszy może intrygować ze względu na formę szaty. Proszę zwrócić uwagę, że na chiton nałożona jest chusta, która zawiązana jest w charakterystyczny węzeł, który umiejscowiony jest zawsze między piersiami kobiecymi. Chciałabym Państwu na slajdach w tym momencie pokazać oryginał, wzorzec, to przedstawienie Izydy, ale w takim samym stroju może być prezentowana również kapłanka Izydy. I teraz może tak dla rozluźnienia i dla jako dygresja, w jaki sposób zrobić taki węzeł, bo wiele pań nosi dzisiaj chusty na ramionach, więc dlaczego by nie zawiązać ją w taki sposób, aby powstał tak zwany węzeł Izydy. Mianowicie należy wziąć dość szeroką
dość szeroki szal, okryć się w taki sposób, że jeden fragment umieszczony jest na lewym ramieniu. Pozostała część szaty okrywa plecy. Następnie okrywamy się dalej szatą od przodu i pod pachą przesuwamy szatę w taki sposób, żeby końcówka znalazła się na ramionach. W tym momencie już mamy dwie końcówki przy centralnej części ciała i też przy tym fragmencie, który znajdował się pod szatą, którą przerzucamy przez ramiona. I następnym etapem jest zawiązanie wokół fragmentu szaty spodniej dwóch końcówek z szala. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyobrażenie Izydy, bogini oczywiście należącej do świata egipskiego, to musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy Egipt został zajęty przez Cesarstwo Rzymskie, stała się ta bogini niezwykle popularna również w miastach rzymskich. Tak samo jak i jej małżonek Ozyrys. W związku z tym te wyobrażenia ukazujące samą boginię, jak i kapłankę były oglądane, były popularyzowane w miastach, zwłaszcza portowych, ale musimy też pamiętać o tym, że sama Izyda bardzo mocno wiąże się ze światem, powiedzmy ogólnie, magii, czarów. Egipt zawsze był postrzegany jako taka przestrzeń, która pełna jest symboli, pełna jest przedmiotów, które mogą mieć dodatkowe oddziaływanie. I myślę, że każdy z Państwa, czy może każda z Pań, która lubi biżuterię, niewątpliwie w różnych miejscach mogłaby kupić obecnie, dzisiaj również też, tak zwany węzeł Izydy. Biżuteria ta oczywiście też może stać się elementem magii, jeżeli tylko wykonamy taki drobny gest i wypowiemy magiczne zaklęcie. Magiczne zaklęcie, które też było wypowiadane niewątpliwie przez Egipcjanki i Rzymianki. Dodam jeszcze, że warto wypowiedzieć to zaklęcie w momencie, kiedy mamy pełnię. I proszę Państwa, na koniec chciałabym przejść do płaskorzeźb, które znajdują się na ścianie. Płaskorzeźb, które w tej części ekspozycji pochodzą z fragmentów głównie sarkofagów wczesnochrześcijańskich, rzymskich, z okresu końca IV wieku. Mamy tutaj przedstawienia, które pochodzą zarówno ze zbioru Władysława Czartoryskiego, jak i ze zbioru Artura Potockiego. Dwa fragmenty przykuwają uwagę i tutaj może to zabrzmi dziwnie, ale przykuwają uwagę wtedy, kiedy pamiętamy jakieś swoje wcześniejsze wizyty w muzeach watykańskich, w Muzeum Pio Christiano. Na slajdzie chciałabym Państwu pokazać to, co właśnie możemy zobaczyć w Muzeum Pio Christiano. Są to fragmenty przedniej części skrzyń sarkofagowych, które składają się z kilku części. Wśród tych części znajdują się też wyobrażenia odróżniające się dość mocno kolorem. I te fragmenty możemy zobaczyć na naszej krakowskiej ścianie. Fragment pierwszy i fragment drugi. Może zacznę od tego przedstawienia, które wymieniłam jako drugie w kolejności, mianowicie mniej więcej 1/3 długości przedniej części boku sarkofagu. Czterech mężczyzn niosących w rękach wieńce kierują się w stronę centralnie przedstawionego krzyża.
Jest to scena, która określana jest w literaturze przedmiotu jako Anastazis. Scena, która ma odwoływać się do zbawienia, które niesie ze sobą Chrystus. Niewiele wiemy o tym sarkofagu. Niewątpliwie został znaleziony na nekropolii San Sebastiano w Rzymie. Nie wiemy w jakiej formie, czy był on cały, czy był zdefragmentowany. W każdym razie w momencie, kiedy został zakupiony, do Krakowa trafia wyłącznie 1/3 tegoż sarkofagu. Cała reszta zostaje pozyskana przez Muzea Watykańskie. Nieco inaczej jest w przypadku tego fragmentu, który u nas pochodzi z samej centralnej części przedniego boku sarkofagu. Ukazany jest tutaj Chrystus w scenie Traditio Legis, czyli w lewej ręce trzyma zwój nowego prawa przekazywany, i tutaj sobie musimy wyobrazić właśnie to, co się dzieje na sarkofagu w Watykanie, przekazywane na ręce świętego Piotra, znajdującego się po jego stronie lewej. Natomiast po prawej symetrycznie znajdowało się wyobrażenie świętego Pawła. Co się dzieje w tle? Mamy wyobrażenie palm, mamy wyobrażenie Feniksa siedzącego na jednej palmie, czyli przedstawienie rajskie. Mamy też wyobrażenie baranka. Pierwotnie baranek ten niósł krzyż. Tak jak powiedziałam, to jest sam środek, przedstawienie centralne, przedstawienie Chrystusa stojącego na wzgórzu, z którego wypływają cztery rzeki, czyli przedstawienie raju. To, co się dzieje na fragmentach zachowanych w Watykanie, czyli po stronie lewej i po stronie prawej, to wyobrażenia, które odwołują się do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i do sądu przed Piłatem. Czyli mamy całą sekwencję wskazującą na dzieje Chrystusa w momencie, kiedy przybył on do Jerozolimy. Mamy odniesienie do jego śmierci, mamy odniesienie też do samego przekazywania prawa. Sarkofag ten w całości, wiemy na pewno, że została znaleziona cała skrzynia. Został odkryty w Bazylice Świętego Piotra, czyli mówimy o nekropolii watykańskiej, przed rokiem 1632. Na pewno w tym roku widziano go jeszcze w całości, ponieważ został on opublikowany i na rysunkach bardzo łatwo możemy rozpoznać, że nasz fragment, jak i fragmenty watykańskie pochodzą właśnie z tegoż obiektu. Kilkadziesiąt lat później, czy więcej, już w XVIII wieku, z jakiegoś powodu ten sarkofag został zdefragmentowany. Część trafiła do Krakowa, część trafiła do zbiorów watykańskich. Na szczęście dzięki tym bardzo wczesnym publikacjom z XVII wieku możemy identyfikować nasze fragmenty z fragmentami, które znajdują się w zbiorach watykańskich. To jest oczywiście przyczynek do tego, żeby próbować łączyć. Dlatego też Muzea Watykańskie poprosiły nas jakiś czas temu o wykonanie odlewów naszych fragmentów, odlewów gipsowych, które zostały wmontowane w przedstawienia, które reprezentowane są na ekspozycji w Watykanie. Także podsumowując, widzicie Państwo, że fragment to dość istotny z jednej strony problem, a z drugiej strony niezwykle interesująca historia. Fragment nie jest czymś, co należy postrzegać negatywnie. To nie jest część zabytku, którego nie rozumiemy. Powiedziałabym, że jest wręcz odwrotnie. To jest ta część, która w największym stopniu pobudza wyobraźnię, pobudza chęć poszukiwania innych fragmentów historii danego obiektu. Łączenie różnych elementów ze sobą. Oczywiście w największym stopniu dotyczy rzeźby.
ponieważ ta rzeźba, tak jak wspomniałam na samym początku, bardzo często jest znajdowana w sposób taki, że jakiś element zawsze jest brakujący. Natomiast nie jest tak, że dzielenie się fragmentami dotyczy wyłącznie rzeźby. Przechodząc do Muzeum Książąt Czartoryskich, możecie Państwo zobaczyć też innego rodzaju zabytki, które dzielimy. Dzielimy oczywiście nie z własnej, nieprzymuszonej woli. Dzielimy dlatego, że w XIX wieku przedmioty te, które zostały znalezione podczas wykopalisk przez antykwariuszy, zostały celowo rozdzielone. Dotyczy to ceramiki, na przykład fragment naszej wazy znajduje się w muzeum w Getyndze, Muzeum Uniwersyteckim. Części wyposażenia grobowego, które należą do jednej osoby, są rozproszone tak naprawdę po bardzo wielu muzeach na całym świecie. Zwykle jest tak, że dokładamy się naszymi obiektami do tego dziedzictwa, które zachowało się w innych muzeach. Jednocześnie też mamy niesamowitą przygodę, poszukując innych obiektów i tworząc razem z innymi naukowcami pewnego rodzaju historię, która czasami toczy się w bardzo intrygujący sposób. Dziękuję Państwu za uwagę. I oczywiście zapraszam do samodzielnego, własnego odkrywania świata starożytnego w Muzeum Książąt Czartoryskich. Dziękuję. Dziękuję również.